No cześć, dzień dobry, witajcie w nowym daily vlogu. Powiem wam tak, chciałam zacząć troszeczkę inaczej ten dzisiejszy film, ale dostałam bardzo fajną propozycję. I tak sobie myślałam, że w sumie tą propozycję tematu zrobię innego dnia, ale mówię tak, no nie. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy widzę się z Magdą Meg, czyli po południu, i będziemy nagrywać przeglądy modowe. Takie jesienne. Wiem, że na to czekacie, bo dostałam też od Was bardzo dużo wiadomości po ostatnim filmie, że chcecie stylówki, chcecie przeglądy, chcecie trochę tej mody. W ogóle też pojawił się jeden świetny pomysł, który muszę obgadać z Magdą. Zobaczymy, co ona na to, bo będzie musiała do mnie przyjechać, a w sumie to ja też będę musiała do niej pojechać, ale zobaczymy. Natomiast pojawił się taki pomysł, żebym pokazała Wam, jakie są moje jesienne torebki. I tak sobie pomyślałam, dobra, skoro dzisiaj będziemy trochę w tym temacie modowym, to może dzisiaj właśnie pociągnę ten temat i pokażę Wam te moje jesienno-zimowe torebki, bo wcale ich nie ma dużo i będą raczej takie, powiedziałabym, monotonne. Także słuchajcie, zaczynamy. Poczekajcie, kot wychodzi mi z szafy. O, właśnie, pipeta. No chodź, pokażesz się tutaj. Przywitasz się ze wszystkimi, proszę, o. Jest pipeta. Tak. Dobra, no to co? Lecimy z tym tematem i opowiem Wam o tych moich torebkach jesienno-zimowych. I może zacznę od tego, że po pierwsze, Wy doskonale wiecie, że ja nie jestem żadną blogerką, youtuberką, influencerką modową. Co za tym idzie, nie kupuję torebek co sezon i nie kupuję żadnych nowości. I nawet powiem Wam szczerze, nie przeglądam tych wszystkich nowości torebkowych, ubraniowych, modowych, które gdzieś tam się pojawiają, bo ktoś do mnie ostatnio pisał, co sądzę na temat torebek Polene, chyba jakoś tak. To są chyba torebki, które były gdzieś tam pokazywane w serialu Emily w Paryżu, tak mi się wydaje. Podobno są bardzo popularne, a ja Wam powiem szczerze, że ja się dowiedziałam o tym dopiero z tej wiadomości, że istnieje taka firma i są takie torebki. Ja generalnie mam swoje upatrzone firmy, takie sprawdzone, mam pewne wymagania, dobieram torebki do moich potrzeb, do kolorystycznie trochę do mojej szafy, do sezonu, więc to też nie jest tak, że ja po prostu poszukuję jakichś nowych torebek, albo widzę, że ktoś tam ma, albo chciałabym mieć. Inną sprawą jest też to, że ja lubię inwestować i kupować torebki droższe, nie ukrywam, markowe. Po prostu lubię. To jest trochę takie moje, jakby to powiedzieć, takie widzimisię. Lubię mieć markowe torebki i lubię mieć markowe buty. Natomiast jeśli chodzi o ubrania, to może to być Zara, może to być Mango, może to być jakaś sieciówka, może to być jakiś sklep internetowy. Coś musi po prostu wpaść mi w oko i po prostu się spodobać. Natomiast torebka czy buty, dzisiaj mówimy o torebkach, to jest dla mnie taka, powiedzmy, inwestycja. No bo wiadomo, to nie jest żadna jakaś tam inwestycja, tylko coś, co kupuję sobie i będę mieć na lata. I teraz uwaga, to będzie hit. Ostatnią torebkę, no dobra, niedawno kupiłam torebkę, ale zanim kupiłam tą torebkę i już wiecie o niej, bo widzieliście tamten film, to ostatnią moją torebkę kupiłam 2 lata wcześniej. Nawet to sprawdzałam i to był wrzesień, słuchajcie. Więc minęły 2 lata, aż kupiłam sobie kolejną torebkę. Więc to też nie jest tak, że ja je zbieram, kolekcjonuję, kupuję co sezon, non-stop wydaję na nie pieniądze. Fakt, wydaję dużo pieniędzy, ale też powiem Wam coś tak szczerze i od serca. Chyba bym na głowę upadła, gdybym miała kupić torebkę za cenę samochodu, a są takie i doskonale o tym wiecie. Gdybym miała wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych za torebkę, no nie wiem, musiałabym być chyba nie wiadomo jak bogatym człowiekiem i mieć nie wiadomo jak dużo pieniędzy, że tak powiem, do wywalenia, żeby sobie taką torebkę kupić. No chyba, że ktoś zrobiłby mi w prezencie, ale szczerze mówiąc, to wolałabym kupić jednak fajny samochód, niż kupować sobie torebkę na przykład za 60 tysięcy. No takie jest moje podejście.
Ja wiem, że są tutaj wśród Was osoby, które powiedzą, że na przykład torebki, które ja mam, to dla nich też są torebki za drogie i torebki, które nie są warte swojej ceny i w życiu by takich nie kupiły. I oczywiście macie do tego prawo, żeby tak myśleć i tak uważać, bo każdy tak naprawdę kupuje rzeczy według zawartości portfela, według jakichś swoich własnych przekonań, według jakichś swoich krytycznych, jakichś tam wytycznych i tak dalej, żeby, nie wiem, na przykład torebka była ze skóry, a inni z kolei patrzą, żeby to był ekologiczny materiał. Więc tak naprawdę, słuchajcie, każdy ma z nas jakieś inne podejście i to jest okej. Więc ja nie czepiam się dziewczyn, które kupują torebki w lumpeksach albo kupują torebki gdzieś na jakichś bazarach, bo to jest ich decyzja. Tak samo nie czepiam się dziewczyn, które mają torebki po kilkanaście tysięcy złotych, bo jeśli je na to stać i mają na to pieniądze i mogą te pieniądze przeznaczyć na tak drogą torebkę, to jest ich decyzja. Ja mam taki swój, po prostu powiedziałabym, pułap, do którego jestem w stanie wydać pieniądze na torebkę czy na buty i staram się go nigdy nie przekraczać. Chociaż z drugiej strony nigdy nie mów nigdy, bo gdybym stała się nagle bogata i wygrałabym jakieś, nie wiem, wielkie pieniądze na loterii czy nie wiadomo co, no to może wtedy bym sobie taką torebkę strzeliła. No ale to wiecie, to już byłby taki trochę bardziej, powiedziałabym, kaprys. No ale dobra. Przechodzimy teraz do tych moich torebek i pokażę Wam torebki, które mam w dwóch wielkościach, czyli mam duże torby i małe torby. Dlaczego? Duże torby to są takie torby dla mnie codzienne, w które wkładam dokumenty, zeszyt, kamerę, jak się gdzieś przemieszczam, jak jadę do firmy, jak jadę na jakieś nagrania. Takie torebki muszę mieć. No i oczywiście takie torebki, które też służą mi trochę na zakupy, czyli jak ja to się śmieję, na przykład, wiecie, torebka na ziemniaki, bo pomieści tak naprawdę wszystko, nawet właśnie ziemniaki. I muszę mieć torebki małe, czyli takie torebki, które zabieram ze sobą, na przykład na jakieś wyjścia, do restauracji, na jakieś imprezy, na spacer, kiedy nie muszę po prostu brać ze sobą dużej ilości różnych rzeczy. Wkładam tam tylko telefon, klucze, jakąś pomadkę i to mi wystarcza. I takie torebki Wam pokażę. No i teraz kolorystyka. Te jesienno-zimowe torebki to są zazwyczaj torebki, które są u mnie w takich kolorach, które będą pasowały mi do wszystkiego. Bo mam też torebki, które mam na taki okres wiosenno-letni i dzisiaj ich nie będę Wam pokazywać, no bo pytanie było o ten okres jesienno-zimowy, na jesień. Tamte torebki są bardziej kolorowe, jasne, mniejsze, no są zupełnie inne, tak, które pasują mi do takich letnich, fajnych stylizacji. Zaczynamy od torby, która pojawiła się u mnie kilka dobrych lat temu i to jest jedna z tych pierwszych dużych torebek, która tak naprawdę jest dla mnie torbą na cały sezon, na cały rok. Wykorzystuję ją również latem i wiosną, kiedy mam stylizację tego typu, kiedy potrzebuję właśnie takiej dużej torby. I jest to furla. Furla tote bag, którą Wy już doskonale znacie. I słuchajcie, to jest torba, za którą zapłaciłam coś około 1400 zł i ona mi już służy dobrych kilka lat. Na moim kanale znajdziecie też film, gdzie razem z Magdą Meg nagrywałyśmy przegląd właśnie takich torebek tote bag i rozmawiałyśmy sobie o tym, jakie ja mam, jakie ona ma, co nam się podoba, co nam się nie podoba i tam właśnie też pojawiła się między innymi ta torba. I słuchajcie, naprawdę to był bardzo udany zakup. Bardzo udany zakup, bo z tą torbą u mnie absolutnie nic się nie dzieje. Ona ma takie, widzicie tutaj, nóżki, przez co też nie stawiam jej bezpośrednio na podłodze na przykład i ona mi się tutaj nie brudzi i to było świetne rozwiązanie. Torba jest materiałowa, więc też jest lekka, ma duże uszy, jest niesamowicie pojemna, nie ma tutaj żadnych w niej przegródek i z tego co się orientuję, to w sklepie Furla czy na stronie Furla znajdziecie co sezon te torebki w różnych też rozmiarach. Ja mam ten większy rozmiar i one się pojawiają w różnych kolorach. Więc jeśli na przykład czegoś takiego potrzebujecie, szukacie i chcecie sobie kupić taką tote bag, to ja Wam gorąco polecam, bo naprawdę, słuchajcie, u mnie nic się absolutnie nie dzieje. Nawet te rączki, które są tutaj pokryte taką
ala skórą, takim właśnie materiałem, a w ogóle to nie pęka, nic, mi się kompletnie z tą torbą nic nie dzieje, a ja bardzo często zabieram ją na przykład w podróż samolotem, wkładam tutaj laptopa, książki, kamerę, ona jest czasami tak ciężka, że nawet mój Max mówi, jak ty możesz wkładać do torby tyle rzeczy i nosić tak ciężką torbę, bo wiecie, no jak się wypełni ją po brzegi, to ona naprawdę potrafi być ciężka, jeszcze sprzętami różnego rodzaju. I ona sprawdza się u mnie świetnie. Ostatnio dokupiłam sobie tylko taką zawieszkę Stows, srebrną, misia, tak jak widzicie, przypięłam ją sobie tutaj do ucha, tak dla urozmaicenia. Więc to jest moja pierwsza duża torba, duża tote bag. Druga torba jesienno-zimowa, którą właśnie kupiłam we wrześniu 2 lata temu, jest to torba od marki Elisabetta Franchi, czyli ta, którą też już doskonale znacie, z materiału takiego właśnie jak ala skóra i to jest taki karmelowy kolor. O! Ta torba też mi bardzo dobrze służy. Ja za nią zapłaciłam wtedy coś około 1800 zł. Natomiast też w tym filmie właśnie z Magdą Meg wam opowiadałam, że gdybym miała wybierać pomiędzy kupić sobie jedną taką tote bag, jedną, która by mi służyła do wszystkiego i która by mi się sprawdzała do wszystkiego w rozmiarze, wielkości, materiale i tak dalej, to nie polecam wam kupowania tego typu torebek wykonanych z takiej właśnie ala skóry czy skóry, bo one są po prostu same w sobie ciężkie. I lepiej jest zainwestować w model właśnie taki, materiałowy, który jest no bez porównania, słuchajcie. To jest w ogóle, no nie da się tego porównać, jaka jest ciężka ta torebka, a jaka z kolei jest ta. Więc to jest moja druga tote bag, którą wykorzystuję właśnie w tym okresie jesienno-zimowym. I nowa torebka, która pojawiła się u mnie niedawno, którą wam pokazywałam, to też jest Elisabetta Franchi, która jest wykonana z takiego materiału podobnego a la rafia, chyba, czy coś takiego, materiał. Ma tu owszem elementy takie, powiedziałabym a la skóra, ale ona jest lżejsza od tej i jest też nieco mniejsza. Zobaczcie, widzicie to? Poczekajcie, o. I tutaj tak samo. Ta torebka nie występuje w większym rozmiarze, natomiast jest w mniejszym rozmiarze. No i ona jest cała czarna, z przywieszkami, z dodatkami złotego. Takiej torby potrzebowałam właśnie na okres jesienno-zimowy, w czarnym kolorze, żeby też pasowała mi do wielu różnych stylizacji. I to jest tyle, jeśli chodzi o torby w dużym rozmiarze. Tutaj z tyłu mam kolejne torebki i też będą 3, które wykorzystuję na okres jesienno-zimowy, szczególnie w tym okresie. Też między innymi ze względu na ich kolor, ale też na wielkość, czyli to, co wam powiedziałam. Tu mam duże torby, tote bag, które takie właśnie używam na co dzień, ewentualnie kiedy muszę coś więcej ze sobą zabrać, przemieszczać się, podróżować i mała torebka na różne okazje, czy na jakieś wyjścia, czy na spacery. I zaczniemy sobie może od tej torebki. I jest to Michael Kors model Manhattan. Wersja mini, bo ona występuje też w innych, większych rozmiarach. Mi zależało właśnie na takiej małej. Kupiłam ją też kilka lat temu w outlecie. Zapłaciłam za nią coś chyba około 500 zł, tak mi się wydaje. Ale ona mi się bardzo dobrze sprawuje, słuchajcie. Naprawdę bardzo dobrze, nic się z nią nie dzieje. Ani z tym materiałem, z którego jest wykonana. Podejrzewam, jest to chyba skóra. Jeśli nie, to mnie oczywiście poprawcie. Jest pasek, który jest wygodny, chociaż ja bardzo często, jak na przykład idę na jakąś imprezę, to po prostu zdejmuję sobie, odpinam sobie ten pasek i mam tylko taką małą torebkę. I świetnym rozwiązaniem w niej były właśnie te rogi tutaj, bo ona też przez to się nie wygina, nie odkształca, bardzo dobrze trzyma swoją formę. Nawet jak ją postawimy na czymś, to tak jakby te zabezpieczone rogi, tym tutaj takim właśnie metalem, powodują, że ta torebka nie przylega nam tutaj do powierzchni od spodu, więc też się ani nie brudzi, ani nie niszczy. No i słuchajcie, ja ją mam no już jakiś czas i bardzo dobrze mi służy. Naprawdę bardzo dobrze mi służy, nic się absolutnie z nią nie dzieje. Może troszeczkę się powyginały tutaj te paseczki, ale reszta jak najbardziej na tak.
Druga torba to jest Pinko. Wy wiecie, że ja bardzo lubię markę Pinko. Kolejna włoska marka, z której korzystam i mam kilka torebek w swojej kolekcji i jedną z nich jest właśnie ta. To była torebka z limitowanej edycji. Ona się pojawiła jeden sezon, chyba nawet. Było tylko kilka dostępnych sztuk w Polsce w sklepach stacjonarnych Pinko. Od razu ją sobie kupiłam. Zapłaciłam za nią wtedy chyba około 1600 zł, z tego co dobrze pamiętam. I widzicie, ona też jest w takim odcieniu karmelowym. Więc trochę mam to wszystko tak dopasowane pod te duże torby. Czyli mam dużą torbę, kiedy mam stylizację właśnie taką brązową, karmelową i małą, kiedy nie muszę brać tej dużej torby. I to jest naprawdę, słuchajcie, u mnie świetne rozwiązanie. Więc kolejna torebka Pinko. Zobaczcie. Czarna duża torba i mała czarna torebka. I ostatnia torebka, którą też wykorzystuję przy różnych jesiennych stylizacjach, nawet zimowych, kiedy mam te stylizacje jaśniejsze. I wtedy na przykład no nie pasuje mi czarny i nie pasuje mi brązowe, to co robię? To sięgam po tę torebkę. I to też jest Pinko. To jest ten model, który tak standardowo pojawia się zawsze w ofercie marki. Z takim miedzianym, takiego starego, w kolorze takiego starego złota łańcuchu i tutaj też tej przypince z jaskółkami, przy tym logo. I to jest, tak jak widzicie, mała torebka w takim odcieniu. Jaki to jest odcień? Brudnego różu, bardziej wpadający w beż, no coś w tym stylu. I ta torebka też naprawdę bardzo fajnie mi służy i za nią zapłaciłam chyba 1200 zł. I to będzie tyle. Tyle, jeśli chodzi o moje torebki, które wykorzystuję w okresie jesienno-zimowym. Dajcie znać w komentarzu, która z tych torebek najbardziej Wam się podoba. Albo wiecie co? Nie. Napiszcie mi w komentarzu, jakie Wy macie torebki na okres jesienno-zimowy. W sensie, czy Wy korzystacie z dużych torebek, czy korzystacie z małych torebek, kolorystycznie jak to u Was wygląda, czy dobieracie te torebki pod kolor, a może macie po prostu takie torebki, które służą Wam przez cały rok i nie robicie takiego podziału. Patrzycie właśnie pod tym kątem, bo na przykład, no nie wiem, w Waszej szafie kolorystyka jest taka, że i w okres jesienno-zimowy i wiosenno-letni macie wszystko w podobnej tonacji, więc macie na przykład jedną torebkę, która służy Wam przez cały rok. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Chętnie poczytam te Wasze komentarze. I jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć, że na razie nie planuję żadnego innego zakupu. Tak, bo ostatnim zakupem była ta torebka z Elisabetta Franki. I na razie nie planuję, przynajmniej do końca tego roku, nie planuję kupić żadnej nowej torebki. Jak będzie później? Nie wiem, bo wiecie, kobieta zmienną jest. Nagle coś upatrzę, coś mi się spodoba, coś będę chciała i kto wie, może moje zdanie się zmieni, ale w planach na razie nie mam żadnej innej torebki. Dobra, teraz się ogarniam i jadę do promenady, gdzie za chwilę spotkam się z Magdą. Będziemy robić przegląd, czyli dalej zostajemy w tym temacie modowym, więc zapraszam Was dalej do oglądania. No weź! Siedziała przed chwilą, pięknie się tutaj malowała, poprawiała, gotowa do nagrywek. No właśnie, słuchajcie, skończyliśmy właśnie nagrywać film do Magdy, czyli przegląd z Zary. A teraz gdzie idziemy? Uwaga, uwaga, tadaram, gdzie idziemy? Do HM-u! Tak jest. Ja, kochani, mam z HM-em taką relację specyficzną, dlatego że online faktycznie zdarza mi się robić tam zakupy i potrafię znaleźć tam perełki, moim zdaniem. Natomiast no stacjonarnie... Nie przepadam, ja nie wchodzę w ogóle do HM-u, więc dzisiaj jak to Anita powiedziała, ale ja chcę tam iść, więc idziemy. Tak. Chodźcie. Ja chcę tam iść, bo chcę zobaczyć, czy rzeczywiście coś się zmieniło i coś się nowego pojawiło. Oby, bo pamiętna sukienka z dziurą pod pachą. Akryl w powietrzu, tak jest. Bałagan, no. Koty z kurzu w przymierzalni. No słuchaj, tak. Może znajdziemy dzisiaj kolejne smaczki. Oj, na pewno, albo się i miło się zaskoczymy. No to idziemy. No, chodźcie. Tak, Magda mówi, że zmieniło się oświetlenie, więc musimy o tym wspomnieć. Wygląda... Wystrój troszeczkę inny, coś piszczy, ale już widzę kolejne cekiny i znowu zieleń. Patrzcie. To może zieleń jest zimą? No właśnie. Bardzo miłe, to jest widoczne, kochani. Patrzcie, jaki ładny kolor, złote piękny. Guziki. Oddaje aparat kolor? No, pokaż. Super. I miękkie. No. I fajne. I, i kosztuje 130 zł, nieco.
Ładna ta bluzeczka. Bardzo fajna. Tylko, wiesz, ja na przykład, ona jest taka dosyć krótka, ale do jakichś spodni z wyższym stanem. Albo do spódnicy jakiejś. No, fajnie by to wyglądało. Czekajcie, dam wam namiar. Nie wiem, czy widać, nie widać. O, teraz widać. Co tam dorwałaś? Wiesz co, właśnie chciałam zapytać, co to jest. Bo to ma materiał taki jak na trencz. No. Ale to jest cienkie, krótkie. Czy to jest taka narzutka? No tak, wiecie, trochę... z daleka myślałam, że to koszula. Pasuje ci do torebki. To by mi pasowało rozpięte. No nie. No, takie trochę no nie. Pognieciony to jest, wiecie? No nie mój styl. To miałoby nawet potencjał. Nie twój styl, no, nie chciałam powiedzieć. Nie, nie, nie. Kolor ładny, ale ładniejsza tyle. Jest ta bluzeczka. Taka bluzeczka a la sweterek. Idziemy dalej. Zobaczcie, to już to jest lepsze. Taka kurtka. Co prawda tutaj mamy duży rozmiar, bo L-ka. Ale fajne ma tutaj ściągacze. Widzicie? Tylko, że jest krótka. Wagony. Proszę. I Magda dorwała sweter. W sumie to sukienkę. Tak. Sweterową. Do kozaków. Fajna. Do twojej torebki aktualnej, beżowej, karmelowej. No. Piękne, jakąś szeroką kurtkę, albo kożuch, kapelusz. No. Nawet z tą ramonecką, którą masz na sobie. No, no gdyby była jeszcze taka brązowa, to już w ogóle by było super. A może będzie za chwilę. No ale dobra. Przyjemno. Ale wiesz, to ta sukienka. Fajne, pokaż z bliska. No, miękka, szeroka. Można z fajnym paskiem ją tutaj i dopasować. Zobacz, tutaj z cięciami. No. Też doda lekkości trochę. Fajne. No. I kok do tego albo kapelusz. Tak. Koniec. Moje drogie panie, jeśli szukacie czegoś ze skóry, powiedzmy a la skóry, to mamy długie spódnice. Zobaczcie. Kamizelki. Krótkie spódniczki. No można by było coś skompletować. To, tylko to jest inna faktura, więc jeśli komuś to nie przeszkadza, no to można. No, ale wiesz, że teraz się łączy to wszystko tak, to ze sobą. Ale to też taki urok jesieni trochę, prawda? Że łączymy te różne faktury, skóra, tu sweter, tu kożuch. No, kożuch to ten tak z jesienią, no ale z późniejszą jesienią. Tak, ale są, słuchajcie, tak. Są spódnice, krótkie, długie, czarne. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze jest ciekawego. Kochani, królowa życia, tak kto jest. Kojarzy tę panterę? Tylko wiesz co, ja mam pytanie, czy to jest na jesień, dotknij, to jest kochani tak cienkie. No. Chyba, że rajtus pod spód. To jest troszkę grubsze niż na lato. Tak. Ale dalej cienkie. No właśnie tak nie do końca wiem jak to nosić. Ale zobacz, z ramonesy. Golf. Golf. Całkiem fajnie to wygląda. No tak, tylko że... Ten materiał. Wiesz co, może na taką jesień, jak jeszcze mamy teraz, czyli mamy te powiedzmy 15 stopni, ale już tak. Później to nie. Później to nie do końca praktyczne, ale ładne. Nie. Ładne i zobaczcie, jest też trochę takich rzeczy a la zamsz. Tutaj znalazłam spódnicę taką dłuższą. Ale ona jest ładna, pozwolę sobie tak, wyjąć pokaż ją tutaj. Zobaczcie, bo ona ma wyższy stopień, ale ładna no. Jest. Jest całkiem ładna, bo to jest taka prosta ołówkowa spódnica. Myślę, że do bodków też i nawet do kozaków będzie fajnie wyglądała. Czy tak jak Magda ma teraz taki a la golfik, półgolfik, ramoneska. Zobaczcie, kolorystycznie fajnie. Ale wiesz co, ten materiał mi się podoba. No fajnie, bo to jest taki a la zamsz. I on nie? Się też tak nie odbarwia, jak czasami takie materiały mają, że każdy ruch już źle wygląda. I jeszcze wam coś pokażę, bo jest chyba jeszcze taka krótsza spódniczka. Tak, z tego samego. Właśnie krótsza, dla dziewczyn, które wolą właśnie tego typu długość. Więc myślę, że coś by się wybrało właśnie z takich rudych, karmelowych odcieni. Magda, co tam wypatrzyłaś? Wiecie co, paski są co roku modne i swetry w paski mam wrażenie, że wracają co roku faktycznie takie tak. Same. I tu jak coś macie dwa rodzaje do wyboru, czarny, biały paski. Zobaczcie, tutaj mamy takie guziki, no nie wiem, a la marynarskie. Ale ładne są te też tak, guziki. Ale w ogóle ten splot jest taki grubszy, że wiecie, taki cozy. Widzicie? A drugi, dla mnie tu jest trochę wiskozy, wiesz? On jest, wiecie co, on jest taki ciaśniej tkany. A tak. Ale bardzo przyjemny też w dotyku. No i fajnie wygląda, I bo to też jest taki szeroki. Nie? Wiesz co, chyba jest jeszcze taka sama wersja, ale z kolei biała w czarne paski. Tam na manekinie no. Nawet widziałam. W ogóle pasków troszeczkę w H&M jest. Nawet obok stoi jakieś, nie wiem, czy to koszula, czy to spódnica. Ale to chyba taka właśnie a la koszula. Coś w tym stylu, taki long sleeve z kołnierzykiem. A tutaj z kolei, zobaczcie, mamy bordową skórę.
to jest to samo, co pokazywałyśmy wcześniej. Magda pokazywała Wam wersji czarnej. To tutaj mama właśnie w takim kolorze bordowina. Ładny kolor. No. Sprawdźmy dalej, co tam jeszcze ciekawego jest. Słuchajcie, zbliżamy się do wejścia na kolejny poziom w H&M-ie, ale mówię do Magdy, zobacz, widzę mini tote bag w jesiennych odcieniach, a Magda właśnie dorwała tote bag w większym rozmiarze. To jest M-ka, kochani, ale wiesz co, w porównaniu z tym tote bagiem, który ja kiedyś miałam z H&M-u, no, to jest dużo sztywniejsze. To ma dla mnie większy potencjał niż tamte hitowe. Tak. Ten odcień, ta kolorystyka całkiem fajna, powiem Ci. Taka jesienna właśnie, bardzo fajna. Jak a co powiesz na tą, która jest tam z tyłu za tobą? Ta? No. A to jest torebka, czy to jest podróżna? To jest pod pachę. No właśnie, to tak. To jest pod pachę. Słuchajcie. No nie wiesz, że teraz tak się to... Nie no, Magda, masz minę obłędną. Ja myślałam, że to ma rączkę chociaż jakąś. No to nie powiem nic jednak. Dawaj, wychodzimy. Zobacz, kochana, co my tutaj mamy. Ala zamszową, taką sukienkę. W ogóle taki krój. No, fajny krój, tylko dla mnie za krótkie. Ale są dziewczyny, które lubią takie. Możesz kupić większe i będzie dłuższe. No nie wiem. No nie wiem, czy to przejdzie. Pod spód koszulę i gotowe. Nie. Co to jest? Myślę, że to są kieszenie zgubione. Nie wiem, ale zobaczcie, jest też spódniczka. O, ta to już jest jak opaska, kochani. No, ledwo dupkę zakryje. Akurat idealnie na jesień. No słuchajcie, w Zarze był food truck w tym stylu. No wiadomo, trochę jaśniejszy i trochę inny i długością i materiałem, ale żeby nie było, w H&M-ie też mamy panterę. Ale słuchaj, gdyby była gorąca jesień, no, zawsze możecie nałożyć coś przy... Żaden problem, ewentualnie mieć przy sobie siatkę na grzyby. Czekaj, bo są takie torebki, kojarzysz te takie torebki na lato? Tak? No właśnie, no to macie komplet, macie komplet. Ale wiecie co? Tutaj z tyłu Wam pokażę, bo jest świetny sweter. Coś podobnego do tego takiego, pamiętasz? Ja mam taki, wybrałaś tak, sama mi wybierałaś, ja taki beżowo-czarny. Zarze, tylko, że ten jest cieniutki, ten jest cienki, ale fajnie wygląda i tutaj mamy też znowu paski z szarością. Ale beznadziejny w dotyku jest, jak mówię szczera. Jest taki, że niekoniecznie. Że nie. Nie. Nie, no to nie. Magda jak sroka, patrzcie. Bakłażan, kochani. A jaki błysk. Ale... No, idealno. Ale dotknij. Ja to już z daleka widzę, że to jest taki plastik. Plastik fantastik. Zobacz, jeszcze jest tam taka czapka, zobacz. O! Troszeczkę inny odcień, ale można sobie komplecik zrobić. Ale to jest dobre na deszcz, ty się śmiejesz. Nie przepuszcza niczego. No, będziesz jak będzie po tym spływać? I od zewnątrz, i od wewnątrz. No, znaleźliśmy coś fajnego. Taki bardzo fajny. Odcień? No, taki miodowo, delikatnie zielonkawy. Kamera nie oddaje, słuchajcie, w tym momencie. Bo mam tutaj lampy, więc to oświetlenie jest trochę inne. Ale powiem Wam, że całkiem fajny ten sweter. I miły w dotyku. Tak, i zobaczcie, ma taki splot. O. Pokażmy numer referencyjny, coś. 110 zł, spoko. Nie wiem, czy będzie widać, bo tu strasznie świeci. O, teraz będzie widać. Ale wiecie co, to jest fajne. To jest fajne. I bardzo uniwersalne. Tak, i można by było coś do tego naprawdę fajnego dołożyć. Jeansy. Tylko jakiś komentarz? O, pokażę Wam coś. Nie, zobaczcie. Nie mam. Mamy ten sweter i teraz. Tak. Opaska. Zobaczcie, spódniczka. Ale skórka z taką fajnym takim wężowym, no właśnie, fajna jest, ta jest fajna i teraz sobie wyobraź właśnie do tego sweta, albo zobaczcie, coś Wam pokażę, jeszcze tutaj mamy taki sweter. Magda, przytrzymasz, ja sobie stanę dalej, żeby to pokazać, o, zobaczcie. Tak wiecie, delikatnie tu wychodzi, nie? Taki sweterek lekko miodowy z zieloną spódnicą, do tego fajne kozaki, albo nawet takie kozaki, wiesz, za kolano. Tak, tak, tak. Bo jest krótka spódnica. No, to by było fajne połączenie. Ale w ogóle zwróćcie uwagę, jak fajnie wyglądają tak różne faktury, że tu mamy skórę z aligatora, a tu delikatny taki sweterek z meszkiem, trochę melanż. Bardzo ładnie to wygląda. No, jesień jest najlepszą porą roku
do takiego kombinowania. Tak, do kombinowania, tak, zwłaszcza przy takich kolorach. Naprawdę można by było tutaj fajnie pokombinować, do tego założę na przykład duży karmelowy płaszcz. O zobacz, jest też ten sweter, co przed chwilą pokazywałyśmy, tylko w jasnym takim odcieniu. I nawet powiem Ci, że ta spódnica też jest fajna. Taka, wiesz, młodzieżowa, tak. Ale myślę, że też można by było ją fajnie skomponować. Jeśli ktoś na przykład nie lubi tego typu spódnic, takich ala skórzanych, to mógłby wziąć taką ala jeansową. Tak. Nie? Ale zobaczcie w ogóle, jak te kolory ładnie wyglądają tutaj razem. Bardzo ładne zestawienie. No, powiem Ci, Magda, że jestem trochę zdziwiona, że jest potencjał, co? Jest coś tam można znaleźć w tym H&M-ie, w tym sezonie. U Magdy na kanale pokazywałyśmy takie komplety, czyli sweterkowe spodnie i sweterkowa bluza. A tutaj w H&M-ie macie po prostu sweterek i spodnie. Oczywiście to jest zupełnie inny krój, fason i cała reszta, ale takie komplety moim zdaniem są fajne na jesień. No, takie dochodzenia w domu, po domu, gdzieś na jakieś zakupy, zamiast typowego dresu. To zakładamy sobie taki ciepły, sweterkowy komplecik. No dobrze, jesteśmy już po przeglądzie w H&M. Magda, co ty myślisz? Wiecie co, będę szczera, podchodziłam bardzo krytycznie, ale już w momencie wymiany oświetlenia, jak zobaczyliśmy, że jest inne oświetlenie, to odbiór sklepu jest totalnie inny. I wiecie co, powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o asortyment, to jest lepiej, dużo lepiej niż było. Uważam, że naprawdę da się znaleźć fajne rzeczy. Nadal zostanę fanką H&M online, natomiast da się znaleźć fajne rzeczy, bardzo ładne bakłażanowe odcienie są, których brakowało mi w Zarze, bo tego nie było. Przepiękne odcienie jesienne, właśnie ta zieleń taka ni to oliwkowa, no fajne i te miodowe kolory, bardzo ładne. Ciekawe fasony, ja myślę, że znalazłybyśmy coś dla siebie. Tak, mi też się wydaje, że mogłybyśmy coś, powiem Wam tak, ja w ogóle jestem zaskoczona, bo tak jak powiedziała Magda, spodziewałam się, że jednak będzie tandetna lipa, w ogóle nic, kompletnie nic, a jednak znalazłyśmy kilka perełek i to nawet fajnych i ciekawych, które by pasowały idealnie na jesień i zimę. Można by było coś pokombinować, coś ze sobą pozostawiać. Tak jak Magda mówi, te kolory też fajne, więc no jest oczywiście trochę tandety, jest trochę tych materiałów takich słabych jakościowo. Tak. I to tak? Słuchajcie, czuć w dotyku, że nie, tego byście nie chciały mierzyć. Faktycznie tego jest dla mnie osobiście moim zdaniem więcej niż w Zarze, ale w każdym sklepie jest tak, że trzeba szukać czegoś bardziej, nie wiem, fajnego i jakościowo i z lepszym składem. Dokładnie. No tak funkcjonują sieciówki. No dobrze, Magda, czyli podsumowując, dałybyście radę coś znaleźć, ale może nie idźcie z przekonaniem, że na pewno zrobicie zakupy. Tak. I ja bym powiedziała, że jeśli szukacie czegoś konkretnego, to lepiej sobie znaleźć online, popatrzeć sobie, wiecie, zamówić do domu, bo też te przymierzalnie moim zdaniem w H&M-ie, to światło tam jest fatalne. I wiecie, i to jest tak, że jak macie celulit na czole, to odechciewa Wam się po prostu zakupów. Więc ja bym chyba wolała to poprzymierzać w domu, natomiast uważam, że na sezon jesienny w H&M-ie naprawdę znajdziecie coś fajnego, jeśli szukacie takiego typowo jesieniarskiego. No i słuchajcie, teraz tak, na podsumowanie, wskakujecie do Magdy na kanał, chociaż chciałam Ci powiedzieć, kochana, no, że ostatnio, wybaczcie, ale moja kamera jest tak ciężka, że muszę sobie trochę polezować rękę. Cisz statek następnym razem wziąć. Chyba tak zrobię. Chciałam Ci powiedzieć, że zazwyczaj jest tak, że dziewczyny najpierw oglądają u Ciebie, a potem przychodzą do mnie, bo tak widzę po komentarzach, że byłam już u Magdy i teraz przyszłam do Ciebie. Okej. Ale jeśli będziecie najpierw u mnie, to idźcie później do Magdy, bo zrobiłyśmy też przegląd Zary. I no zobaczycie, czy znalazłyśmy coś fajnego, czy nie, co tam myślimy, co i jak, więc koniecznie zerknijcie na kanał do Magdy. Zapraszam. Ja oczywiście, bo też pojawiły się takie głosy, zostawię Wam link w opisie do kanału do Magdy. Bo są osoby, które zawsze dopytują, daj namiar na kanał Magdy, więc zapraszam będzie. Serdecznie. Także słuchajcie, Magda, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja Tobie również dziękuję. Fajnie nam się gadało, fajnie trochę żeśmy się pośmiały, chociaż u Magdy na kanale jest więcej chichów i śmichów i fajnych historii. Musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć. Także dziękuję Ci za dzisiaj. Dziękuję. Piszcie bardzo w komentarzach, co chcecie zobaczyć w następnej kolejności. Koniecznie. Jaki temat, co Was interesuje. Czy jaki moda, mamy czy przykład, kosmetyki, tak. Czy co? Czy co? Dajcie znać, a my to zrobimy. No, postaramy się. Dokładnie. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Pa!